No śmigaj, no teraz to już śmigaj. Cześć, ja mam na imię Janek. Witam Was w kolejnym odcinku iSpot High Five. Nowy rok, nowy ja, nowy ty. Mamy bardzo fajne akcesoria fitnessowe i zdrowotne dla Was dzisiaj, więc zapraszam Was na nowy odcinek. Pierwszy ogień, gdyby przypadkiem podniosło Wam się ciśnienie, mamy bardzo ciekawą rzecz. Ciśnieniomierz, który możecie podłączyć do Waszego iPhone'a lub iPada. No Jasiek! No co Jasiek, no? Tylko Jasiek i Jasiek, ty. Jak to się to obsługuje? Po krótkiej chwili jesteśmy z powrotem z Wami. Wiem, że mam to założone na nie tą rękę, którą trzeba, ale chciałem Wam tylko pokazać, jak się prezentuje ten ciśnieniomierz marki Nokia. Bardzo proste urządzenie, jeżeli chodzi o swoją konstrukcję i łatwość używania. Natomiast da Wam dostęp do aplikacji, w której będziecie mieli wszystkie swoje odczyty ciśnienia w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca. Dzięki temu możecie monitorować swoje zdrowie w prosty, wygodny i nowoczesny sposób. Bardzo niezawodne. Nokia wykupiła firmę Withings, która zajmowała się tego typu akcesoriami i muszę Wam przyznać, że jakość tego jest naprawdę bardzo dobra. Ok, pierwsza rzecz z nami. Ciśnienie lekko podwyższone, ale w normie. Dla tych z Was, którzy lubią przejażdżki rowerowe, mamy coś bardzo fajnego na zbliżającą się wiosnę, czyli uchwyt rowerowy Velo X firmy Osomount. Jest to bardzo lubiany uchwyt, w którym spokojnie zamocujecie sobie Wasze iPhony, tak żeby nie spadały z kierownicy rowerowej, żeby trzymały się jej bardzo efektywnie, jednocześnie żeby instalacja samego telefonu w tym uchwycie nie nastręczała Wam żadnych trudności. W bardzo dobrej cenie, bardzo fajny uchwyt. Polecamy tym osobom, które lubią przejażdżki rowerowe. Ciekawą nowością, która może zainspirować część z Was, jest Ampi. Ampi to jest bardzo ciekawy powerbank, takie niewielkie pudełeczko, jakie macie tutaj, który ma w środku ruchomą część. Napędzacie ten powerbank ruchem Waszych rąk, nóg w przypadku jazdy na rowerze. Przyczepiacie sobie taki powerbank po prostu za pomocą rzepa do ręki lub do Waszej nogi. Idziecie pobiegać albo pojedziecie na rowerze i po jakimś czasie ten ruch sprawi, że powerbank będzie naładowany i z niego później możecie ładować Waszego iPhone'a, iPada czy inne akcesoria. Więc bardzo ekologiczny i bardzo ciekawy sposób na to, żeby znaleźć energię niesolarną, nie z gniazdka, tylko coś zupełnie alternatywnego napędzane siłą Waszych mięśni. Dla osób, które używają skakanek, na przykład osób trenujących sporty walki, takie jak boks, mamy skakankę z dodatkiem technologii. Skakanka marki Tangram Smart Rope to skakanka, która wyświetla Wam, za pomocą tych pasków LED-owych Wasze wyniki, powtórzenia, spalone kalorie za każdym razem, jak skaczecie. To są po prostu diody LED, które wyświetlają Wam wyniki przy każdym powtórzeniu. Bardzo wygodna skakanka, jeszcze macie oczywiście odpowiednie nakładki wspomagające grip na same końce, no i oczywiście aplikację, w której to wszystko sobie kontrolujecie, wyświetlają Wam się Wasze postępy, powtórzenia. Ta aplikacja jest darmowo dołączana do samego produktu. Teraz mam propozycję dla osób, które lubią wędkować. Mamy tutaj sonar Deeper Pro. Jest to sonar, który możecie wykorzystywać przy wędkowaniu. Rzucacie go do wody, on skanuje Wam dno, na przykład jeziora, i pokazuje informacje o topografii, rybach, jakie znajdują się w pobliżu. Macie również tutaj dołączoną bardzo fajną latarkę czołową znanej firmy Petzl, która na pewno pomoże Wam przy łowieniu w ciemnościach, również przy łowieniu pod lodem. Producent deklaruje, że możecie tego sonaru używać nawet w łowieniu pod lodem, więc może być to bardzo fajny prezent dla osób, które teraz w zimie taki sport uprawiają. Bardzo fajny i dosyć nietypowy prezent, który spodoba się wszystkim osobom wędkującym. Kawał sprzętu. Waga łazienkowa firmy Nokia. Bardzo fajne jest to, że macie jedną i tą samą aplikację do wagi łazienkowej i do ciśnieniomierza, a także do innych akcesoriów zdrowotnych marki Nokia. Aplikacja nazywa się HealthMate. I tą aplikacją zarządzacie sobie właśnie wszystkimi Waszymi urządzeniami. Będziecie tam widzieć oczywiście wykres swojej wagi
na przestrzeni tygodnia, miesiąca, także wykres wagi nawet do 8 użytkowników tej wagi w jednym domu. Bardzo fajne jest to, że ta waga ma również indeks BMI, czyli skanuje i sprawdza Wasz body mass index, czyli to, czy jesteście w strefie niedowagi, nadwagi, czy w prawidłowej wadze ciała. Ma również też szereg wskazówek dietetycznych i tak zwanych dietetycznych milestone'ów, czyli takich kroków milowych, które możecie sobie odblokowywać pracując wraz z tą wagą. Bardzo fajna opcja, połączenie Wi-Fi i Bluetooth, aplikacja oczywiście kompatybilna zarówno z iOS-em, jak i z Androidem. Myślę, że każdy domownik będzie chciał z takiej wagi skorzystać. To był kolejny odcinek iSpot High Five. Mam nadzieję, że zmotywowaliśmy Was chociaż trochę do ruchu w takich miesiącach zimowych jak ten. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Wszystkie te produkty możecie znaleźć na stronie iSpot.pl i w naszych salonach. Nawet tak nietypowe i oryginalne jak ten sonar czy powerbank, którym Wy ładujecie Wasze urządzenia. Zostawiajcie komentarze, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek i zapraszam Was na kolejne. Do zobaczenia. A teraz bloopersy. Jeżeli poruszacie się, to żyroskop i specjalne czujniki i specjalna... Co to jest? To nie jest żyroskop, to jest takie... To jest coś na korbę, w sensie, wiesz, biegasz z tym i ładujesz. Co to jest? Jak się nazywa? Coś, co przekłada energię kinetyczną na elektryczną. Generator jaki? No napisane jest generator, no. Dobra, okej, nie wiem jak to nazwać. Bez kitu nie wiem.